20 października 2002 roku odbyła się premiera Męża i żony Aleksandra Fredry w reżyserii Anny Augustynowicz. Salonowa komedia o miłosnym czworokącie została przez reżyserkę i scenografa Marka Brauna odarta z historycznego anturażu na rzecz uniwersalnej, wręcz ascetycznej pustki. Dramat niczym sportowy mecz rozgrywał się na niewielkiej ciemnej scenie przypominającej wystylizowane boisko do gry w siatkówkę. Metalowa rama niczym ring dzieliła przestrzeń na pole gry i umowne kulisy z dwoma krzesłami. Wszyscy bohaterowie byli przez cały czas na scenie, kiedy więc jeden zdradzał drugiego, to ten drugi, zdradzany, spokojnie go obserwował. Był to zabieg wbrew literze tekstu, ale za to w zgodzie z jego duchem. Recenzenci podkreślali, że lepszego sposobu na pokazanie obłudy jeszcze nie wymyślono. Spektakl nie śmieszył, ale za to poruszał gorzkim portretem ludzi, którzy uprawiają miłość tak jak sport, dla wyników. To był prawdziwy koncert gry aktorskiej, zwłaszcza pełnej temperamentu Doroty Kolak i powściągliwego w reakcjach Grzegorza Gzyla. Ich małżeńskie kłótnie, aczkolwiek przybrane w pozór salonowych konwersacji, sprytnie podkreślał prosty zabieg odbijania w stronę partnera gumowej piłeczki. Przejmowali ją również Rafał Kronenberg i Paulina Kinaszewska. Był to jeden z dwóch rekwizytów obok skrzypiec, na których Justysia dzielnie wygrywała melodie budujące nastrój albo nawet, kiedy trzeba, podkreślające erotyczne napięcie między postaciami. Spektakl został uhonorowany Nagrodą Magnolii na 38. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz honorową nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Reżyserka otrzymała także Srebrny Krzyż Zasługi, nagrodę prezydenta Grudziądza na festiwalu teatralnym Przełamując Falę.